Witam was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Porządne Zarabiaczki. Przed naszymi oczami znajduje się fałeczka dobrze nam znana i postanowiłem, że dzisiaj pokażę ją w tej serii, gdzie pokazuję zarabiacze, ale też czołgi takie wyjątkowe. No, żeby to było, wiecie, łatwo dostępne, to właśnie tak pokażę dzisiaj fałeczkę. Statystyki jej omawiałem już nie raz, więc są one raczej wam dobrze znane. Wiadomo, że to się dostało za CW. I wejdziemy do bitwy. Wlosował nam mapę kopalnie i tutaj będziemy mogli podsfenekować troszeczkę. Czemu podsfenekować? No kurna, pojedziemy sobie do miasteczka, wychylimy się, wsadzimy może jakąś pestkę free, potem wychylimy się znowu jakąś pestkę. Tak mi się wydaje, można byłoby miło zagrać. Mam nadzieję, że przeciwnicy będą pozytywnie nastawieni do tej informacji, jaką im zaraz będę chciał przekazać, strzelając w nich. No i co, i tyle mam do powiedzenia. Więc, no co, no tutaj zdecydowanie miasto. Środek raczej nie jest dostępny dla tego pojazdu, dlatego że zobaczcie, no to działa niestety, nie opuszcza dobrze. Tak to wygląda, maksymalne opuszczanie. No słabiutko, słabiutko. Wiecie dlaczego tak słabo jest? No bo zobaczcie, jak wysoko jest kadłub, tak? Już się nie da niżej. Znaczy się, może się da, ale się nie da. Natomiast jechanie dołem wody raczej nie jest najlepszą opcją. Arta tam raczej przy wyjeździe będzie od razu wsadzała pestki, a środek, no mówię, no, nie, tam działa, nie opuścimy. Więc zostaje nam dość rozsądna droga przez miasto, albo nawet przy kamieniu bardziej bym powiedział, to już nawet nie jest tak dobrze miasto. Więc tą drogę wybrałem i co, już się dojeżdżamy, no 25 na godzinę, to trochę lekka górka jest, więc na pewno to spowalnia czołg, ale nie ma co się przejmować. Albo i jest. Niestety spotkaliśmy bardzo niekomfortowego przeciwnika. T57 Heavy, od którego niestety zaliczyłem dinga, czyli po prostu nie przebiłem jego wieży. Nie jest to coś niesamowitego. Jest to jak najbardziej nawet możliwe, tylko tyle, że no szkoda, szkoda, bo już mogliśmy tutaj ładnie na ten wyjść, a na pewno do przodu 300. Świeci mnie do tej M103, ona tam wyjedzie, kurna, prędzej czy później. Jestem pewien tego jak w banku, ale tam potrzebny jest spotter i z 8 jakby podjechał, trochę to by było miło. Zobaczcie jak są ustawione ich czołgi, zdecydowanie tutaj tą flankę. Nasze czołgi zdecydowanie opuściły miasto, odpuściły przeciwnik także. Miasto trzyma nielicznymi siłami. Dwa tutaj czołgi widoczne. Jak widzimy. No i ta M103, która za bardzo nie wie co zrobić. Oddała strzał. Wydaje mi się, że to jest czas, żeby się uruchomić w tej bitwie. Szczególnie, że to 57 odpuściło trochę i teraz w wieżę miałem świetną okazję, żeby go trafić. Długi reload powoduje, że warto się wycofać. Szczególnie za M103 nie przebiło mi. Złotko niestety. Kolega mi tutaj kara złotem, więc no nie jest dobrze. Złoto nie ma takich problemów z przebiciem mojego pancerza. Na moje nieszczęście, ale dalej robię damage. M103 tutaj drugą pestkę dostał. Jedną z górki chyba. O, patrzcie, celuje we mnie. Obrócimy troszeczkę kadłub, wieżą poruszamy cały czas, żeby uniemożliwić trafienie nas w czuły punkt. I teraz, robiąc sobie tą przewagę, możemy wykończyć M103, a potem zająć się resztą. W dolną płytę, żeby nie ryzykować jakiegoś strzału, spokojnie wykończyłem przeciwnika. A teraz gonimy po te 57 Heavy, który tutaj bardzo chce nam uciec. Na spokojnie tutaj rozgryźliśmy tą taktykę ich. No taktyka jak taktyka, no to jest random, tak? No po prostu plan ich był taki, żeby tutaj dwoma czołgami się bronić, ale na szczęście z czasem
Udało nam się przejąć tą część mapy. Ale no to mnie bardzo nie cieszy. To jest sygnał, że kurna... Te złote pestki na tym czołgu nie przebijają wszystkiego od tak sobie. Jak ja sądziłem, że te pestki naprawdę mają moc. To jest 330 penetracji, słuchajcie. Co by nie mówić tam, czy mam 300 czy 200, kurna. To jest taka ilość, że to powinno przebijać wszystko. A wszystko przebija tylko artyleria. Jak widzimy, dostałem w bok wieży od arty za 1300, co tylko potwierdza, że arteria nie dostała nerfa, no bo... Dlaczego dostała nerfa? No za 1300 w czołg, który jest super opancerzony, no ale nie dostała nerfa. Dostała, no. Dostała nerfa, no. Niestety. No i to mnie najbardziej denerwuje ostatnio, jak... No dlatego, słuchajcie, pytacie mnie, czemu gram... Na przykład TDK-ami tak bardzo teraz, albo takimi czołgami typu patrzę, czemu nie gram SM7 i SM4, no to macie bardzo łatwą odpowiedź. Po prostu granie takimi czołgami jest bez sensu. Giniecie od arty, giniecie od TDK-ów, bo nie macie ani... Pancerz się w tej grze już nie liczy, kurna. To już dawno wszystko... wszyscy gracze tacy, którzy troszeczkę się zastanawiają, wiedzą, tak? Co mam pojęcie o tej grze, mam doświadczenie w tej grze. Wiedzą, że pancerz tutaj nie ma takiego znaczenia jak kiedyś. To nie jest tak, że bitwy toczą się i decyduje o to, czy ktoś się lepiej kontuje, czy ma umiejętność kontowania się. To już dawno straciło sens. Teraz wygrywa ten, kto po prostu ma większe działo. Czyli teoretycznie TDK-i zawsze wygrywają. I dlatego pytanie, czemu ludzie grają TDK-ami? No dlatego, że po prostu TDK-i są lepsze w tej chwili od czołgów zwykłych. Co z tego, że mam troszeczkę mniej HP, jak działa zadają dwukrotnie albo trzykrotnie więcej uszkodzeń, jak Fywy, które one-shotuje każdą dziewiątkę. Co z tego, że masz dziewiąty tier i myślisz, że on strzelił. Ty oddasz dwa strzały, on przeładuje i cię zdejmie na hita. Wjeżdża GW ten WTF-100 i ma niszczy na W8-ki. No po prostu, no... Dlatego kurna już dawno... O, za 500. No nie taki mocny strzał. Ale chyba... Nie wiem, nie, trzeba byłoby wiedzieć, jak on ma działo, bo mógł mieć topowe albo stokowe. I tak się strzeli, bo w dobry punkt, tam gdzie jest spora pancerza, mógłby strzelić, nie wiem, w bok, tak? To słabe uszkodzenia. Ale może i tak, ale trafił. Tor to jest go skończył. Niestety, kurde, niestety bardzo chciałem, żeby była dobra bitwa. Byłem ostrożny, nie ryzykowałem, ale zobaczcie, że jeżeli... Ktoś się na was skupi, jeżeli ktoś będzie na przykład bardzo chciał was zniszczyć za wszelką cenę, to to zrobi. Przykład z tego jest na przykład taki, że grałem z pointerem, nie, spudował dwie pestki GWTPMS100 V7.5, ale dwie kolejne wystarczyły, żeby go zniszczyć. Co z tego, że dwie pierwsze spudował, chciał kogoś zdjąć za wszelką cenę? Zrobił to. Jest to wykonalne. Więc, co by nie mówić, niestety... Jak wiem, że ktoś bardzo chce mnie zniszczyć, jak gra na arcie, a jestem jakimś wolnym czołgiem, to po prostu gram na czas. Daję mu się, chcę, żeby on się skupił na mnie, a w tym czasie liczę, że moja banda graczy, nie będę tutaj mówił jesiotrów, no może banda jesiotrów będzie próbowała wygrać, tak? Za mnie, no niestety, no czasami to są bitwy, gdzie robię 1500-2000 uszkodzeń. Jeżeli po przeciwnej stronie spotykam graczy słabszych, którzy może po prostu, no nie tyle co słabszych, co po prostu nie będą robili za wszelką cenę fokusa na mnie, wtedy potrafię grać, ale jeżeli wystarczy to, że po prostu ktoś się na mnie skupi, to mam przesrane, no po prostu nie potrafię grać przeciwko arcie, no. I ci, co myślą, że mają 55% ratio i unikają arty. Prawda jest taka, że nikt dobrze nie wie, jak to jest, kiedy na randomach do ciebie pisze, znacie kurde kilka tysięcy ludzi i po prostu dostajesz fokus od wszystkich, tak, bo chcą ciebie zabić i mam z tego radość. Ja się nie dziwię z tego, każdy się cieszy, jak zabije kogoś. Szczerze, dobrze pamiętam polowania na sarmatów w padzie albo polowania na piratów. Na piratów polowania. Po prostu to taka rozgrywka jest, fajnie jest kogoś zabić, kogo się zna, tak? Też bym chciał zabić pointera w przeciwnym teamie, jakby był, tak? Dlatego się nie dziwię nikomu, tylko po prostu mówię, że jakbym nie unikał arty, prędzej czy później tak mnie trafi. Dlatego te rady, żeby chować się za domkami i stać całą bitwę z tyłu, nie mają najmniejszego sensu. Po prostu wszystko wiecie do tego, bo też tak kiedyś myślałem, że da się przedartosować do czasu, kiedy po prostu... Nie zauważyłem, jak to wszystko wygląda.
Myślałem, że da to radę zrobić, tylko wtedy po prostu byłem jeszcze takim graczem nie w pełni świadomym tego wszystkiego. Dalej bardzo dobrym skillowo, ale dalej nieświadomym. A dobra, to tak teraz gadaliśmy o jakichś pierdołach, a tutaj zobaczcie, i 7 wyjeżdża. A kurna, za 903. Tak powinno strzelać to działo. To by była moc. Dobra. Ty zbierzesz o te IS-7, patrzcie, zaraz zbierze. Nie, nie blokuje go, nie blokuje go. Sam we mnie, sam się cofnął, kurwa. Żeby nie było, sam się cofnął. Ja go nie blokowałem, on po prostu zrobił tak, żeby wjechał mi. Nie będę tego komentował. Po prostu powiedzmy, że... No... Wspomniałem, że kurna w tej bitwie jest więcej graczy. Patrzcie, celuje mi wieża. Ostatniej chwili obracałem ją, tak? Żeby była nie do przebicia. Nie mam pojęcia, dlaczego nie przebiłem go. A, widzicie, kontuje pancerz. Przedni. Na szczęście to jest taki gracz, który nie zauważa wszystkich moich błędów. Dobra. Popełnił błąd znowu. Ale to nie, bo to już nie była moja wina. Dinka. Cały czas strzelam tam, gdzie jest weak spot. Próbuję strzelać w okolicy tej. Wszystko dotyczy tego, że po prostu ostatecznie moje działo jest z dupy. Te pociski powodują, że nic nie robię tym czołgom. To jest wszystko wina działa. To nie jest wina strzelania, bo strzelam dobrze. Widzicie, teraz strzeliłem tam, gdzie wcześniej chciałem strzelać, tylko pociski nie trafią. Albo nie trafią, albo lecią za nisko. Więc naprawdę, tam się powinno strzelać. Widzicie tam, gdzie macie teraz tą dziurkę. Problem jest tylko taki, że trzeba tam trafić, kurna, a to nie jest takie łatwe. No i zobaczcie. Masakra. Znowu. Powinienem zniszczyć tego IS-7, ale nic. To wszystko chyba zależy od tego, ile penetracji wylosuje. Czy 330, czy 250? Dostał. Ten czołg naprawdę jest w stanie wytrzymać bardzo dużo. Nikt temu nie zarzuci, temu czołgowi. Pytanie tylko, czy wytrzyma tyle, jeżeli spotka ogarniętego gracza? O, sorki. A troszeczkę 7-5 niespodziewany hit dostał. Myślał, że jest niezniszczalny w tamtym miejscu. Niestety się mylił. Ale ja też jestem nie jestem niezniszczalny i jeżeli 7-5 przyceluje mi w wieżę, to mnie trafi. Nikt temu. Ale ja mam takie złoto twarde, że przebiłem go na górnej płycie, ale to jest aż smutne, że go przebiłem tak wysoko. W teoretycznie bardzo twardym miejscu. No ale nie mogę się dłużej z tobą męczyć, kolego. O, zabrali mi go. No szkoda, myślałem, że go zdejmę. No dobra, jedziemy dalej. O, tego zabiją zaraz. Tego T57 skończyć trzeba, bo jest groźny, wytyfy już nie ma prawie pestek. Jeszcze ma z jedną może. Albo z dwie. No skończę T57 Heavy, bo on może mnie zabić jeszcze. Dobrze. Ciebie już nie liczę, a ty jesteś tylko kwestią czasu. Jeden strzał jeszcze w niego oddam. Cofnę się po T-7, zostanie w dupę. Dokładnie. I został mi jeszcze jeden strzał do oddania. Chyba, że ktoś za moich pleców, na przykład wytyfy, będzie chciał go trafić. Jeden strzał i już teraz go odsłaniam. No i pięknie. Czy to jest dobra bitwa? To jest dobra bitwa. To jest jak najbardziej dobra bitwa 6000 tym czołgiem. Nie liczyłbym na taki wynik w każdej bitwie. Powiedziałbym nawet, że to jest wręcz niewykonalne przy większej ilości. Ale jakby tak znać każdą mapę od nuty, no to co do nuty, no to może 4000 dałoby się wyciągnąć tym czołgiem, ale to jest wszystko zależne od tego, jak bardzo matchmaker da wam w dupę. Bo nie wiem, czy słyszeliście, ale opowiadałem o tym pointerowi. Nie wiem, czy to nagrywałem. Na 10 bitew foszem mam
cztery mapy. Głównie to jest Komaryn, Shire, Malinówka i coś jeszcze, i Himmel. Dobra. No, ostatni strzał, wiadomo, złoto dało penetrację i przebiłem nawet M103 na górnej płycie. No ale od czego jest złoto, tak? No, wystarczy już mi tyle, że musiałem się martwić kontując i inne cuda robiąc. Więc tutaj macie podane statystyki tej bitwy: 6200 uszkodzeń, 5000, 4500, umówmy się, ponad przyjąłem 600 po gąsce i spocie, więc 26 w plecy, no nie jest źle, ale spora expa nawet spora expa. Więc te dwie bitwy oceniam nie najgorzej, jedna gorsza, druga lepsza, ale w obu nie prezentowałem nic nadzwyczajnego, tylko w tej pierwszej pokazałem, że no, Arta jest dalej OP. No, oczywiście ktoś powie, że nie jest, no bo gra niższymi tierami, ja mówię tylko o topowej Arcie, która jest OP, bo jest, no. Jak te 9-2 wali APK-ami was na dwa strzały, to 9-2 dostajesz dwa strzały za APK, to chyba coś jest nie tak, no. A może nie, może tylko tak mi się wydaje. Dobra, także to była fałeczka. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, na razie, cześć.